Katarzyna Waśniewska, urodzona 10 sierpnia 1990 roku w Sosnowcu, wraz ze swoim mężem Bartłomiejem Waśniewskim w dniu 24 stycznia 2012 roku zgłosiła na policję porwanie swojej 6-miesięcznej córki. Oto jej zeznanie. Przez pierwszy odcinek drogi do rodziców szłam trasą jak zwykle. Byłam już na ulicy Żeromskiego, tuż przed wiaduktem niedaleko kościoła, kiedy przy komisariacie dopadło mnie przeczucie, że coś może się stać. Wtedy odwróciłam się i zobaczyłam mężczyznę. Szedł za mną, ale gdy się odwróciłam, wyraźnie zwolnił krok. Przestraszyłam się. Przyspieszyłam z tym wózkiem, dosłownie wyrwałam się do przodu. Najpierw pomyślałam, że może chodzić o mnie. Kiedy doszłam do wiaduktu, ponownie się odwróciłam, ale już go nie było widać. Myślę, że musiał przystanąć. Postanowiłam nie czekać, nie sprawdzać, co z nim się stało. Przeszłam pod ulicę 3 Maja i znalazłam się na placu parkowym. Jest tam przystanek autobusowy, ale był wieczór i nie zdecydowałam się wsiąść. Wiem, że o tej porze jeździ jeden autobus na godzinę. Nie chciałam ryzykować stania na przystanku, wolałam być w ruchu. Zresztą poczułam się trochę pewniej. Tam jest spory ruch, widziałam wielu ludzi. Szłam z krajem parku przy drodze po chodniku. Dzwoniłam już wtedy do brata, ale powiedziałam mu tylko, gdzie jestem. Przeszłam przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Wtedy dzwoniłam do męża. Denerwował się, że nie ma mnie jeszcze u mamy, ale nie powiedziałam mu o mężczyźnie, nie chciałam go denerwować. W tym miejscu zazwyczaj idę przez park, ale tym razem zdecydowałam się iść ulicą, bo jest oświetlona i więcej tam ludzi. Kiedy koło szkoły Emilii Platter zobaczyłam tego mężczyznę po raz drugi. Był w odległości około 150 metrów ode mnie. Skręciłam na ulicę Urbanowicz, minęłam restaurację i dworzec autobusowy. Rozglądałam się dookoła, ale znowu gdzieś zniknął. Byłam blisko bloku, w którym mieszkają moi rodzice i w którym się wychowałam. Postanowiłam skręcić w osiedle pomiędzy wysokie bloki. Pomyślałam, że jak będę się drzeć, to tutaj na pewno ktoś mnie usłyszy. Jak minę wysokie bloki, to będę już w domu. Skręciłam w alejkę oświetloną za drugim blokiem. Wjechałam na most. Byłam już tak blisko domu, że aż przestałam się oglądać. Widziałam blok mamy. Byłam na chodniku pomiędzy dwoma blokami, gdy po chwili dostałam w głowę. Po prostu zgasło mi światło. Nie słyszałam żadnych kroków, nic. Nagle po prostu ciemno, czarno. Jak długo leżałam, nie wiem. Obudził mnie mężczyzna, szarpał mnie. Pamiętam, że miał strasznie zimne ręce. Jak się zaczęłam poruszać, to przestał. Zobaczyłam kobietę. Wtedy usłyszałam, nie wiem do kogo kierowane zdanie, gdzie jest jej dziecko. To mnie na moment otrzeźwiło. Odzyskałam siły i na kolanach podeszłam do wózka. Nie była Madzi. Widziałam tylko jej maskotkę, Liska, który zawsze siedział na ramieniu. Kładłam go koło jej głowy, bo grał melodyjki. W tym samym czasie zadzwonił Bartek. Nie wiem, co mu powiedziałam, pewnie, że ktoś porwał Magdę. Pojawił się ktoś z karetki pogotowia, zabrali mnie do środka. Dali jakiś zastrzyk. Sprawa natychmiast trafiła do mediów. Cała Polska szukała Madzi. Niestety poszukiwania miały tragiczny finał. Okazało się, że mała Magdalena nie żyje. 2 lutego Katarzyna Waśniewska powiedziała Krzysztofowi Rutkowskiemu, który brał aktywny udział w sprawie, że porwania nie było, a dziecko zginęło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Katarzyna bała się przyznać, że dziecko wypadło jej i uderzyło o ziemię, dlatego wymyśliła porwanie. Twierdziła, że ciało dziecka porzuciła przy rzece Czarna Przemsza, niedaleko Huty Buczek. Rozpoczęły się poszukiwania ciała dziewczynki. Policjanci bezskutecznie przeczesywali teren nad rzeką Przemszą, gdzie według Rutkowskiego miało znajdować się ciało zaginionej półrocznej Magdy. Na miejsce dotarła specjalna grupa policji z georadarem, który służył do określania, czy nastąpiło naruszenie struktury ziemi. Poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatu. Następnego dnia, 3 lutego wieczorem, Katarzyna W. pokazała policjantom miejsce w Sosnowcu, gdzie ukryła ciało. Ciało znaleziono w okolicy torów kolejowych, przykryte gruzem i kamieniami. 4 lutego Sąd Rejonowy Katowice Wschód na 2 miesiące aresztował matkę dziecka. Kobieta odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci półrocznej Magdy. Zeznania Bartłomieja Waśniewskiego budzą wiele wątpliwości w świetle tego, co powiedziała matka Madzi. Z relacji Katarzyny Waśniewskiej wynika bowiem, że córka już nie żyła, kiedy wychodziły na spacer.
Madzia zmarła po upadku na podłogę i uderzeniu w próg. Przerażona kobieta wzięła jej ciało i owinęła w kocyk, po czym włożyła do wózka. Mężowi powiedziała, że idzie do rodziców. Tymczasem udała się nad rzekę Czarna Przemsza, by znaleźć miejsce, gdzie mogłaby ukryć zwłoki córki. Gdzie w tym czasie był ojciec Madzi? Krzysztof Rutkowski był pewny, że mężczyzna nie kłamie i nie było go w mieszkaniu, kiedy doszło do wypadku. Wyszedł bowiem do sklepu, by kupić pieczarki na pizzę. Bartłomiej Waśniewski w rozmowie z dziennikarzami powiedział jednak, że pomagał żonie znieść wózek Madzi na parter i widział, jak Katarzyna i córka wychodzą na spacer. Dopiero potem pojechał do sklepu. Jak to możliwe? Czy ojciec Madzi mógł nie zauważyć, że jego córka nie żyje? Czy mógł Bartek Waśniewski wiedzieć, co się stało, ale bronił żony, a potem pomógł jej ukryć ciało? Niestety ta wersja nie miała żadnego potwierdzenia w dowodach. Sąd wypuścił Katarzynę Waśniewską z aresztu po 2 tygodniach na wniosek obrońcy z urzędu. Bartek Waśniewski twardo bronił i siebie, i żony przed zarzutami. Katowicka prokuratura nie wykluczała jednak, że Magda mogła zostać zamordowana. Coraz więcej faktów wskazywało na to, że było to morderstwo z premedytacją. Katarzyna Waśniewska chciała pozbyć się własnego dziecka i zaplanowała wszystko z drobnymi szczegółami. Z akt sprawy wynika, że 20 stycznia na komputerze Waśniewskich są ślady wchodzenia na strony dotyczące centrumien. Ktoś tego dnia sprawdzał też, ile wynosi zasiłek na organizację pogrzebu. Śledczy sprawdzili, że w tym czasie nie zmarł nikt w rodzinie Katarzyny i Bartka. Stąd wniosek, że ma to dużo wspólnego ze śmiercią Madzi. Zaledwie 4 dni później zapłakana 23-letnia matka kłamała przed kamerami, że ktoś porwał jej córkę. Półroczna dziewczynka wówczas już nie żyła, a jej zwłoki leżały zakopane w katowickim parku. Informacje o stronach internetowych z cenami trumien pojawiły się dużo wcześniej. Wtedy jednak Bartek Waśniewski zapewnił śledztwo, że takie dane owszem sprawdzali, ale po śmierci Madzi. Biegłym udało się jednak odczytać z dysku, że witryny zostały otwierane 4 dni przed tym, jak zamordowano dziewczynkę. Zebranego przez śledztwo materiału wynikało też, że półroczna Madzia zmarła pomiędzy 16 a 16.30. Biegli nie mieli już wątpliwości, że została uduszona miękkim przedmiotem. Prawdopodobnie miała zatkaną twarz poduszką i była duszona od 4 do 5 minut. Nie wykluczono też, że dziewczynka zgodnie z wersją matki upadła na podłogę. Nie było to jednak przyczyną śmierci dziecka. Katarzyna Waśniewska była już zagubioną matką w wyciąganym swetrze, która przed kamerami ze łzami oczach błagała porywacza, żeby zwrócił jej Madzie. Kilka miesięcy później zobaczyliśmy jej zupełnie odmienne wcielenie. Matka Madzi, już jak prawdziwa gwiazda w ciemnych okularach i z dużym dekoltem, pewnym krokiem szła, by w gliwickiej prokuraturze złożyć zeznania. Gdy pierwszego dnia rozprawy z bram aresztu śledczego w Katowicach wyjechała więźniarka, trasę jej przejazdu śledził krążący nad miastem helikopter jednej z telewizji. Pod budynkiem sądu czekało 84 dziennikarzy, 70 redakcji oraz kilkanaście wozów transmisyjnych. Kiedy Katarzynę wprowadzono na salę rozpraw, fotoreporterzy stłoczyli się i pstrykali zdjęcia, by przekazać publiczności jak najciekawsze ujęcia. Potem gazety i portale internetowe wypełniły się relacjami z procesu. Według prokuratury Waśniewska plan zabójstwa przygotowywała co najmniej od 19 stycznia. Wcześniej próbowała zatruć córkę czadem. 24 stycznia miała cisnąć dzieckiem o podłogę, a kiedy okazało się, że pomimo to niemowlę przeżyło, dusić ją przez kilka minut. Wyrok zapadł. Dostała 25 lat pozbawienia wolności. Dokumenty zostały wysłane do sądu apelacyjnego w Katowicach, stamtąd trafiły do Sądu Najwyższego. Zamiar wniesienia kasacji sygnalizowali tuż po ogłoszeniu prawomocnego wyroku, który zapadł w październiku 2014 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach nie miał wątpliwości, że Waśniewska udusiła swoje dziecko. Wymierzając kobiecie karę 25 lat pozbawienia wolności, sąd zastrzegł, że o warunkowe zwolnienie będzie mogła ubiegać się najwcześniej po 20 latach. Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję poprzedniej instancji, a oznacza to, że matka Madzi ma spędzić za kratami ćwierć wieku. W 2013 roku Bartek Waśniewski wyjechał do Anglii, gdzie próbuje na nowo ułożyć sobie życie i spokojnie pracować. W ten sposób chciał uciec przed mediami i szumem, który w Polsce jest związany z procesem jego żony. W znacznym stopniu udało mu się usunąć w cień, większość mediów rozpisuje się bowiem na temat jego żony, a o nim wspomina jedynie, gdy przylatuje do Polski składać zeznania.
Bartek mieszka i pracuje pod Londynem jako kelner w hotelu. Udało mu się w pewien sposób zbudować nowe życie. Wynajął pod Londynem mieszkanie, ma też wąskie grono znajomych. Odnalazł on w Anglii ten spokój, którego nie może mieć w Polsce, gdzie nadal jest ojcem małej Madzi, mężem już skazanej Katarzyny. Bartek i Katarzyna zgodzili się na rozwód bez orzekania o winie. Wyrok zapadł od razu, bo małżonkowie nie mieli żadnego majątku do podziału, a o wspólnym pożyciu także nie może być mowy. Wiadomo, że Katarzyna Waśniewska, zanim poślubiła Bartłomieja, luksusów raczej nie zaznała. Mieszkała z rodzicami i bratem w skromnym dwupokojowym mieszkaniu na jednym z sosnowieckich osiedli. Kiedy wyszła za mąż, z Bartłomiejem mieszkali trochę u jej rodziców, trochę u teściów. Potem wynajęli mieszkanie w starej kamienicy przy ulicy Floriańskiej w Sosnowcu. Choć Bartek rzucił studia i poszedł do pracy, kokosów raczej nie zarabiał. Jedynym przedmiotem, który kupili sobie po ślubie, był laptop. Wiadomo jednak, że Katarzyna marzyła o dostatnim życiu. Pisała o tym w pamiętniku, ale dziecko pokrzyżowało jej te plany. To właśnie z powodów finansowych Waśniewska myślała o usunięciu ciąży. Nie chciała mieć dziecka, więc może nie warto było.